Jesteś tu, gdy wielbimy Cię, Ty przychodzisz w fale, schodzisz w fale. Twoja moc ponad wszystkim jest, Ty królujesz w fale swej. Nadchodzi nowy, tak wyraźnie czuję, że dyszimy Cię, atmosfera zmienia się. Czas, by każdy z nas całym sercem śpiewał tak. Wielbię Cię, niech już dziś ten chwały dzień zabrzmi głośniej niż wszystko wokół. Imię Twe wykrzyczeć chcę, wielbię Cię. Misja Nowa Nadzieja jest organizatorem Festiwalu Uwolnienia już po raz trzeci. Z nami jest Jan Śliwka. Powiedz kilka słów na temat tej misji. Co robicie, czym się zajmujecie i dlaczego to robicie? Misja Nowa Nadzieja w Ustroniu pracuje już około ponad 30 lat z osobami borykającymi się z problemami uzależnieniowymi różnego kalibru, alkohol, nikotyna, narkotyki i tym podobne. To jest nasze główne zajęcie. Jest około 30 osób w misji, które pracują wśród takich osób. Prowadzimy 3-dniowe dni skupienia co kwartał, podczas których jest zwiastowane Boże Słowo, dzielimy się świadectwami tych osób, które wyszły z alkoholizmu i z innych nałogów. No i próbujemy tym ludziom pokazać inny sposób życia, trzeźwy, pełny wolności od tych uzależnień. Prowadzimy również punkt wsparcia, grupę wsparcia, która się odbywa cotygodniowo w piątek o godzinie 18. Tam również każdy, kto boryka się z problemami, może przyjść, może doświadczyć takiej już bardziej indywidualnej pomocy, odpowiedzi na swoje jakieś pytania, może otrzymać darmowy posiłek i po prostu poszukać odpowiedzi na jakieś nurtujące pytanie. Również wskazujemy na rozwiązanie w różnych ośrodkach chrześcijańskich, które w naszym kraju jest dosyć dużo. Jeżeli ktoś wyraża chęć, to pomagamy zorganizować wyjazd do takiego ośrodka. Jestem tu, w obecności Twej, wszystko znów możliwe jest. Więzie jeans otwierają się, słychać już wolności dźwięk. Nadchodzi nowe, tak wyraźnie czuję, że wyścimy Cię, atmosfera zmienia się. Czas, by każdy z nas całym sercem śpiewał tak. Wielbię Cię, niech już dziś ten chwały dzień zabrzmi głośniej niż wszystko wokół. Z nami Exodus 15, cieszymy się, że jesteście z nami. Powiedzcie kilka słów o sobie. Nazywamy się Exodus 15, znaczy my jako nasz zespół. My osobiście to Agata Dwulat i Karolina Kupczyk. Wraz z nami przyjechali koledzy z zespołu. Może nie będę wszystkich przedstawiać, bo jest nas sporo. Jesteśmy zespołem już razem 12 lat, gramy i bardzo się cieszymy, że możemy to robić, że Pan Bóg nas powołał do takiej służby. I że możemy w jakiś sposób odwdzięczyć Mu się tymi talentami, jakimi nas obdarzył. Powiedzcie, jaką muzykę gracie i kto jest Waszym słuchaczem? Nasz zespół składa się z różnych muzyków i wszyscy razem lubimy bardzo różną muzykę i dlatego też nasza muzyka składa się z różnych stylów. Trochę pop, trochę rock, gdzieś tam jakieś elementy jazzu, więc trudno tak naprawdę powiedzieć, jaka to jest muzyka. Treści, słowa, które chcemy przekazywać śpiewając nasze piosenki, to są rzeczy, które są dla nas ważne, w które wierzymy. Chcemy naszymi piosenkami oddawać chwałę Panu Bogu przede wszystkim, ale też
śpiewać do ludzi i w jakiś sposób zwrócić ludziom uwagę właśnie na Pana Boga. Chcemy, żeby wszyscy byli odbiorcami naszej muzyki, niezależnie od tego, czy to są ludzie starsi, młodsi, wierzący, niewierzący. Bardzo chcemy dotrzeć do wszystkich i staramy się to robić. Tworzymy też muzykę dla dzieci, piosenki dla dzieci, dzieci i rodzin, więc to jest właśnie taki, można powiedzieć, nowa już od kilku dobrych lat nasza działalność, ale staramy się właśnie w taki sposób też docierać do różnego pokolenia. Dziś ten chwały dzień, zacznij głośniej i wszystko wokół, imię Twe wykrzyczę chcę. Mateusz, kilka słów na temat Twojego biznesu. O, dzięki Bogu udało się otworzyć mobilną kawiarnię. Moim marzeniem było zawsze, żeby mieć swój biznes. Powierzając go Bogu, Pan się przyznał do tego. Nie trwało to tak od zaraz. Musiałem kilka dobrych lat czekać, modlić się, ale Pan jest dobry i możemy tu być, możemy być podczas chrześcijańskiej imprezy i to się nam najbardziej podoba i przy tym pracować, sprzedawać kawę i... Życzymy wszystkiego najlepszego, niech biznes rośnie, idzie do przodu. Przed Wami zespół PatLife, Patryk Haręża, lider zespołu. Patryku, powiedz nam, jak to się wszystko zaczęło? Z naszym zespołem, tak? Tak jest. No od paru ładnych lat gdzieś tam gramy w okolicznym kościele w Bielsku Białej i tam poznałem się z tymi moimi przyjaciółmi. Ten konkretnie skład też jest stworzony już od paru lat. Niektórzy dołączyli trochę później, niektórzy wcześniej, ale tak jak widzicie, trzon tego zespołu jest tutaj razem z nami, więc jest to paru, wszyscy bardzo dobrzy instrumentaliści i wokaliści. Także cieszę się, że jestem w takim gronie, że w takim zespole mogę śpiewać i grać. Tworzymy piosenki, ja jestem autorem tych piosenek, które wykonujemy i no, jesteśmy w trakcie jakby nagrywania teraz płyty w studio w Wapienicy u Piotra Kominka. No i tam powstają te kawałki, to wszystko gdzieś tam się teraz tworzy i mam nadzieję, że po wakacjach uda nam się wydać krążek. Patryku, wiemy, że tworzysz te wszystkie piosenki. Powiedz mi, skąd bierzesz inspirację? Myślę, że piosenki powstawały w taki sposób, że jakieś wydarzenia w swoim życiu, które miałem i jakaś droga szukania Pana Boga w swoim życiu zmotywowała do tego, żeby napisać pierwsze teksty, pierwsze jakieś nuty, a od dzieciństwa gdzieś tam inspirowali, znaczy motywowali mnie rodzice do tego, żeby gdzieś tam grać na jakiejś gitarze, coś tam zaśpiewać i to też między innymi dzięki nim może się to rozwijać, też pomagają w pewien sposób finansowo, więc to gdzieś tak się w taki sposób dzieje. No, na to. Bierzesz inspirację z codziennego życia? Tak, tak, dokładnie. Czasami zwyczajne jakieś sytuacje powodują, że gdzieś tam jadąc samochodem powstaje na dyktafonie jakiś tam kawałek refrenu i potem trzeba nad nim długo pracować. Także. Patryku, z niecierpliwością czekam na płytę. Powiedz nam, kiedy będzie płyta? No, spodziewamy się, że po wakacjach teraz już wydamy płytę. Już mamy bardzo dużo piosenek nagranych tak docelowo i jeszcze trzeba to doszlifować, dopracować i myślę, że wyjdzie krążek we wrześniu. Jest z nami Mariusz na Festiwalu Uwolnienia. Powiedz nam, co tutaj robisz, czym się zajmujecie i parę słów o sobie. No więc jesteśmy tutaj z ekipą Royal Rangers, czyli chrześcijańskim scoutingiem. Mamy tutaj wystawiony swój namiot. Chcemy przyciągnąć jak najwięcej dzieci, żeby mogły dowiedzieć się o naszej działalności.
ale też żeby mogły się dobrze tutaj z nami pobawić. Robimy akurat na tym festiwalu bransoletki i smycze z różnych kolorowych sznurków. A jako organizacja ogólnie, czym się zajmujecie? No więc naszym celem jest doprowadzić dzieci do Jezusa. To jest nasz priorytet i staramy się przekazywać to w różnych zabawach harcerskich, jakieś prawdy biblijne. Opieramy wszystko na złotej zasadzie, czyli słowach Pana Jezusa, które mówią, że wszystko, co byśmy chcieli, aby nam ludzie czynili, to i my powinniśmy im czynić. I staramy się wprowadzać to w życie, nie tylko wśród dzieci, jak także wśród liderów. Mieliśmy wspaniałe koncerty, ale również mieliśmy słowo. Obok mnie Damian. Damian, powiedz coś, kilka słów na ten temat. Myślę, że dla mnie szczególnie jest to taki fantastyczny czas, bo to jest moje rodzinne miasto, Ustroń, i poczytuję sobie to za ogromny przywilej móc stanąć na środku mojego rodzinnego miasta, w centrum, na rynku i głosić jedną z najwspanialszych prawd w całym wszechświecie, Ewangelię Jezusa Chrystusa. Ja się czuję fantastycznie i tak jak mówię, jest to dla mnie przywilej i zaszczyt. Damian, Bóg też Cię uwolnił. Od różnych rzeczy wiemy o tym. Co tak w skrócie powiedz, kilka słów na ten temat. Myślę, że to, co towarzyszyło mi kiedyś, to przede wszystkim, to jest takie niezwykłe, bo zwykle słyszymy świadectwa ludzi, którzy znaleźli się na jakimś dnie. Alkoholizm, narkomania. Ja byłem zupełnie inny. Mi towarzyszył sukces. Ja miałem pomyślność w życiu, ale wokół tego jakby ceną tego wszystkiego był taki niepokój i pustka. To szczególnie mi towarzyszyło i myślę, że brak sensu życia powodował to, że szukałem tego sensu. Pewnego dnia, tak jak wspomniałem także dzisiaj w tym krótkim słowie, usiadłem na łóżku w domu i po raz pierwszy tak naprawdę pomyślałem o swoim życiu tak głęboko w kontekście tego, co Bóg oczekuje od człowieka i stwierdziłem, że jestem podłym grzesznikiem, chociaż, tak jak mówię, nie znalazłem się na dnie. Zauważyłem po raz pierwszy ten kontrast tego, co Bóg oczekuje od człowieka, a kim ja jestem. Myślę, że jestem tego pewien, że była to łaska opamiętania w tym momencie, bo po raz pierwszy pokutowałem, poprosiłem, aby Pan zmienił moje życie. To było 9 lat temu i owoce tego mogliście widzieć dzisiaj.